Jak reagujecie? Czy czytaliście w ogóle, zainteresowaliście się w ogóle komentarzami w sieci dzisiaj? No, wiesz co, ja wiem, bo ludzie do mnie piszą różne rzeczy i ludzie, których znam i których nie znam, na Instagramie wysyłają, na Facebooku i tak dalej. Tego było dzisiaj bardzo dużo, ciężko było nie zauważyć. Ja bym jednak mimo wszystko powiedział, pomimo tego, że nie darzę wielką sympatią ani Antka, ani Pawła, żebyśmy się nie nakręcali z nienawiścią do ludzi, bo to nie jest pozytywna emocja tak naprawdę. Nawet jeżeli ktoś nas denerwuje, to nie wysyłajmy tych złych i emocji, i fluidów. Nie, ale też nie oszukujmy się i zaakceptujmy fakty takimi, jakie są. Okej, ale pamiętajmy też, tam były trudne warunki i ja chcę wierzyć, bardzo chciałbym wierzyć, że w normalnych warunkach są to chłopaki, z którymi da się gadać, no i wierzę, że tak jest. Faktycznie jest jedna rzecz, której nigdy nie będę tolerował, ja na pewno, kategoryzowanie ludzi ze względu na płeć, orientację, kolor skóry, jakokolwiek inny. Nie, ponieważ namawianie i głoszenie takich kwestii jest wskazywaniem winnego. Nikt nie jest winny, nikt nie jest gorszy. Nie pokazujmy palcem na kogoś, że ktoś jest gorszy, bo naprawdę nie jest. Ja już kiedyś, bardzo dawno temu, napisałem taki felieton, bo my bardzo często wskazujemy, zresztą w ostatniej książce też to napisałem. Wskazywaliśmy ciemnoskórych, że są gorsi. Wskazywaliśmy Żydów, że są gorsi. Homoseksualistów, że są gorsi. To są ludzie, którzy stworzyli kulturę na całym świecie, którzy wnieśli więcej niż ci, którzy nienawidzili. To są ludzie od Newtona przez Da Vinci'ego, którzy dali ludzkości więcej niż nam się należało. Generalnie byśmy chcieli ich potępić. Pamiętajmy, że Żydzi również dali bardzo dużo i homoseksualiści, ciemnoskórzy, Azjaci. Nie karczmy od razu ludzi. A czy te słowa dalej bolą? Kiedy są obelgi, czy dalej was to uwiera tak jakby, ubodzi? Absolutnie nie. Jestem zupełnie ponad to. Nawet nie rozpamiętuję tego. Słowa są... Wiesz co, jeżeli masz się do siebie dystans, przede wszystkim, tak jak powiedział Michał, że nie ma żadnego odstępstwa od nory, nie należy tego szukać. Jeżeli masz się do siebie dystans, to słowa nie bolą. To wtedy ciężko skrzywdzić. W związku z tym absolutnie nie. A mnie bolą, bo... Ja zawsze... I wie, tak się różnicie w pewnych kwestiach. Ale mnie bolą z jednego powodu. One mnie nie dotykają jako mnie. Ale mnie bolą z tego powodu, że niestety są świadectwem na to, że nadal głupota jest tak popularna wśród ludzi. A zawsze chciałem wierzyć, że stajemy się mądrzejsi. Czasem jesteś naiwny jednak.